Sportowy świr, taką ksywkę nadali mu komentatorzy sportowi. Nic jednak w tym dziwnego, bo pochodzący z Klonu w gminie Czajków, 25-letni Norbert Piekielny, mimo że panczeny założył dopiero kilkanaście miesięcy temu, pobił liczący 36 lat rekord w jeździe godzinnej panczenistów. Wcześniej był odnoszącym sukcesy biegaczem, a także kolarzem. Ze sportem związany był od zawsze. W wieku 5 lat zamiast oglądać bajki, śledził w telewizji relacje z najważniejszych wydarzeń sportowych. Jak miałem około 6 lat, chciałem być skoczkiem, bo wtedy była era Adama Małysza, ale no to wiadomo, to taka chwilowa, a potem chciałem być zawsze piłkarzem, no a potem chciałem pojechać na igrzyska, także cały czas, no ja po prostu, z panem moich rodziców, ja na przykład miałem 5 lat i oglądałem każdy mecz piłkarski, każde wydarzenie sportowe, także to się do dzisiaj nie zmieniło, także ja cały czas śledzę, no i na przykład dla mnie wybór między bajką a wydarzeniem sportowym, no to wiadomo, było wydarzenie sportowe i tak naprawdę ja, jak już byłem trochę starszy, potem to tylko u mnie chodziły, na przykład miałem swoją ulubioną listę kanałów i tam zaczynało się od Eurosportu 1 i kończyło się na Extreme Sport Channel. Swoją przygodę z bieganiem rozpoczął w szkole podstawowej. Kontynuował ją w gimnazjum, odnosząc pierwsze sukcesy w biegach przełajowych. I wtedy właśnie dostałem propozycję, żeby zacząć edukację w zespole szkół numer 1 w Rzeszowie. Tam Dawid Sobieraj wtedy operował biegaczami, no i tam poszedłem. Pierwszym trenerem Norberta był Dawid Sobieraj. Z czasem mieszkaniec Klonu trafił pod opiekę nieżyjącego już Jana Fusa, który doprowadził mnie do dość znaczących wyników w biegach długich i ulicznych. Także gdzieś tam on zawsze mi powtarzał, kiedy już byłem kolanem, że gdybym u niego został, to na dzisiejszy moment był gdzieś tam najlepszy w maratonie, półmaratonie, no ale moje drogi się trochę rozbiły z jego koncepcją. Warto przy tym wspomnieć, że Piekielny był zawodnikiem LKS-u Orkan Ostrzeszów. Mimo że Norbert w późniejszym czasie zaczął zajmować czołowe miejsca w biegach ulicznych, a bieg niepodległościowy w Warszawie ukończył na drugiej pozycji, postanowił przesiąść się na rower. Wiedział, że mimo licznych sukcesów i wysokich miejsc zajmowanych w Polsce, jego forma nie pozwoli mu na udział w igrzyskach, o których tak marzy. Inspirowany historią Michaela Woodsa, postanowił spróbować swoich sił w kolarstwie. Zamieszkał w Warszawie i nawiązał kontakt z Legią. Nie należał do żadnej drużyny, gdy tylko mógł, startował w zawodach pod szyldem Legii. Kiedy na jego koncie pojawiły się pierwsze sukcesy, Piekielny otrzymał kilka propozycji z zagranicy. Ostatecznie zdecydował się na wyjazd do Hiszpanii. Moje wyniki były dobre, tak jak tam parę razy wspominałem, w wyścigach na etapach, szczególnie górskich albo na czasówkach, ale cały czas miałem problem ze zjazdami i z jazdą w peletonie. Albo dochodziło do kraks, albo gdzieś tam nie potrafiłem się dobrze złapać dobrą ucieczkę i cały czas gdzieś tam moje pozycje były zbyt, nie za ciekawe, nie były to czołowe miejsca, tylko powiedzmy gdzieś tam zamykałem powiedzmy ogon peletonu czasem, a jeżeli dochodziło do jazdy na czas, no to potrafiłem na przykład być gdzieś w czołówce 20, 15 takich dużych wyścigach w Hiszpanii, Portugalii. Po dwóch latach przyszedł czas na podsumowania. Ten czas, kiedy trwałem kolarstwo, czyli nie dość długo, 2 lata, wybiłem 3 zęby, złamałem, nieźle się tam poturbowałem, złamałem rower, także no, była to niebezpieczna sprawa. I tak naprawdę każdego dnia gdzieś w kolarstwie jest ryzyko, że jak zaczynamy etap, to nigdy nie ma tak, że jakiś etap się kończy bez kraksy, bez jakichś złamań. Także w kolarstwie no, jest duże ryzyko, tak nawet sam na treningu czy znajomi, no gdzieś tam słyszałem, że albo obojczyk, albo gdzieś tam, nie wiem, noga, czy tam palce połamane, także no... To była dość ryzykowny sport i tak samo potem zacząłem się zastanawiać, czy jest warto, czy ja dam radę pojechać na Tour de France na przykład, czy Tour de Pologne, czy na igrzyska, najważniejsze wyścigi, zanim po prostu dożyję do tego momentu. No jednak jest to duże ryzyko, no i konkurencja też była dość spora, także gdzieś zacząłem wtedy myśleć. Miałem też moment, że w ogóle chciałem przestać trenować, już odpuścić wszystko, no bo jednak trening kolarski, no jest strasznie ciężki, no jak ktoś trenował, to wie, że to jest wychodzenie na trening po 5-6 godzin dziennie i tu nie ma żadnego życia drugiego, tylko po prostu jest całkowite skupienie się na treningu. Norbert wrócił do Polski. Po krótkiej przerwie od treningów, przyglądając się historii Kanadyjki Clary Hughes, która zdobywała medale olimpijskie w kolarstwie i łyżwarstwie szybkim, zdecydował się spróbować sił w panczenach. Po analizach z trenerami doszliśmy do tego, że oprócz tego, że nie jeździ na łyżach, po prostu mam możliwości takie, że mogę być najlepszy, no nie wiem, no powiedzmy na świecie, optymistycznie. Także no, spróbowałem swoich sił, no i zobaczyłem, jak to jest nauczyć się jeździć na takiej cienkiej płodzie. Piekielny ma jednak problemy z techniką. W zasadzie dopiero się jej uczy. Jego zaległości w porównaniu z konkurentami sięgają 10 lat. Oni jednak nie mają wytrzymałości Piekielnego. Moja wydolność jest w tym momencie powiedzmy kilkukrotnie przewyższa umiejętności zwykłego powiedzmy zawodnika, kuźwiarza. Nie wiem jak to odnieść do czołówki, bo moja technika nie jest porównywalna, ale tak mówię, no...
przez te wszystkie lata, kiedy ja trenowałem bieganie, kolarstwo, oni ślowali technikę i ten, powiedzmy, jakiś tam mniejszy stopniu wytrzymałość i inne aspekty. Największy nerwagiczny moment w wyjeździarce szybkim jest przy wejściu W, kiedy ma się dosyć dużą prędkość na prostej i trzeba zacząć przekładać nogi. I wtedy, jak się ma ktoś, tak jak ja mam samą technikę, a rozwijam się do prędkości tam około 50 na godzinę, czy ponad 40, no to wtedy trzeba zachować no, największą tą skupienie. I wtedy właśnie jest obawa, także u mnie jest problem no, z tym, że jestem w stanie przejechać, nie wiem, jak jechałem 90 parę rund w tym samym czasie, ale nie jestem przejechać w stanie w tym momencie 10 rund w takim czasie, który mi da, nie wiem, zwycięstwo na dystansie powiedzmy 3 kilometrów, tak? Także no, to jest problem taki, że po prostu muszę przełamać swoje bariery prędkości, wtedy dopiero będę mógł myśleć o no, biciu rekordów na krótszych dystansach. Mimo, że pochodzący z gminy Czajków 25-latek, pan Czeny założył dopiero rok temu, na swoim koncie ma już olbrzymi sukces, o którym głośno było w ogólnopolskich mediach. Pobił ustanowiony przez Bogdana Taraszkiewicza w 1985 roku rekord Polski w biegu godzinnym panczenistów. Przed nowym rekordzistą Polski nikt nie zdołał pobić historycznego wyniku przez blisko 4 dekady. Komentatorzy, poznając historię chłopaka z Klonu, okrzyknęli go świrem sportowym. On sam z kolei nie ukrywa, że nic w życiu nie przyszło mu łatwo. Ja myślę, że z mojej miejscowości można osiągnąć najwięcej, bo tu powiem tak, że miasto rozleniwe niektóre osoby, które mają wszystko na wyciągnięcie ręki, a na przykład ja będąc ze wsi, na przykład jestem w stanie teraz docenić to, co mam tam w Tomaszowie pod ręką, czyli hale, siłownie i różne rzeczy, ale przyjeżdżając tutaj mogę zrobić to samo, tylko już trzeba chcieć. I ja właśnie gdzieś tam czasem mówią, że ty jesteś taki harpagan właśnie dlatego, że jesteś taki, że musiałeś wszystko sobie, że tak powiem, wydzierać od samych najmłodszych lat. Sam pamiętam, że sam dojazd do szkoły kosztował mnie po treningu codziennie rano i wieczorem godzinę, także zaczynałem wtedy dzień od 5.50, a kończyłem o 18.10. Także to już od najmłodszych, od pierwszych dni kariery jakieś tam swojej biegowej, czy coś byłem zahartowany do takich przygód. Norbert lubi przyjeżdżać w swoje rodzinne strony. Z racji licznych treningów i pracy rodziców odwiedza bardzo rzadko. Jak zdradził nam rekordzista kraju w godzinnej jeździe szybkiej na lodzie, każdą jednostkę treningową wykorzystuje do maksimum. Na chwilę jednak zwolni tempo. W lipcu, jeśli tylko pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna, stanie na ślubnym kobiercu. Później rozpocznie walkę o swoje największe marzenie – udział w Igrzyskach Olimpijskich. Wcześniej jednak zamierza skoncentrować się na zdobyciu tytułu Mistrza Polski i występach w Pucharze Świata.